Dzisiaj Księga Ezechiela mówi o tym, że jest obowiązek upominania. Tego, który błądzi, trzeba przyprowadzić do prawdziwej wiary, po to, żeby sam siebie nie potępił. Oczywiście uwzględniamy ówczesny kontekst kulturowy. Tam byli wszyscy wierzący i wszyscy wierzyli w jednego Boga. Kwestia upominania polegała na tym, żeby pokazać, gdzie jest błąd w rozumieniu przykazania Bożego. Natomiast w świecie właściwie postchrześcijańskim, to znaczy w świecie, gdzie nawet ludzie wywodzący się z rodzin wierzących, katolickich, nie mają już wiary, nie mają już jakiegokolwiek kontaktu z Panem Bogiem, pożegnali się z Kościołem, kiedy my próbujemy z pozycji właśnie naszej wiary upominać kogoś, no na przykład babcie upominające swoje dzieci, wnuki, żeby chodziły do kościoła. One nie chodzą do kościoła. Bo co tam rozdają, żeby mogły iść do kościoła? I dlatego używanie argumentów religijnych w motywowaniu, żeby ktoś się poprawił, jest po prostu błędem. Jest błędem. Jedynie można poznać świat wartości danej osoby i używając języka adekwatnego do stanu serca i duszy tej osoby, można argumentować, ale tylko tak. I w ten sposób można napominać. W przeciwnym razie będzie to misja niewykonalna.